Tak sobie patrzę w niebo i przypominają mi się czasy, kiedy robiłam sobie wyzwanie w Edynburgu, pobudkę o 6. Pamiętacie? Dzień dobry, kochani. Jest 6.20. Ja nie śpię od 4.30. Ale czuję się świetnie. Trochę się uśmiałam, bo przeczytałam komentarz pod jakimś filmem, że o matko, co się dzieje z twoją cerą, a ja dzisiaj rano wstałam, zeszłam na dół i powiedziałam do mojej mamy, że jestem tak wdzięczna za to, że moja cera tak dobrze wygląda, więc nie przejmujcie się, bo dużo osób się zawsze tam smuci, jeżeli ktoś mi napisze jakiś taki niemiły komentarz. Nie martwcie się, bo ja wiem swoje i to mnie tak bawi, że wszystko jest kwestią perspektywy, bo moja cera przechodziła straszne chwile, a odkąd przestałam myć twarzy olejem, po prostu myję ją mydłem i bardzo zminimalizowałam pielęgnację, to jest najlepsza cera, jaką miałam oprócz jednego etapu w moim życiu. I zawsze taka była, w wieku nastoletnim miałam dużo przebarwień, właśnie jakichś takich plam, ale nie mam żadnych wyprysków i kocham ją. Także jestem bardzo szczęśliwa z mojej cery, niezależnie od komentarzy. W tle słychać odkurzacz, ale chciałam wam pokazać najlepsze śniadanie w historii, czyli to jest owsianko jaglanka z makiem, inspirowana przepisem z mojego e-booka, z masłem orzechowym, z mandarynkami, z migdałami, z jagodami goji, z cynamonem i z owocami na wierzchu i nasionami konopi. No po prostu marzyłam o niej, marzyłam o niej. Jestem oczywiście cała czerwona. Weszłam z dworu z paczką. Przyszłam odwiedzić dziadków, potem wam powiem, co to za paczka. Wyszłam z Carrefoura, moi drodzy. Mam składniki na śledzie z boczniaków i winko na jutrzejszą imprezę. Byłam u babci i dziadka na herbatce. Wcześniej byłam na poczcie odebrać prezent dla mojej mamy, który czekał już tak długo, że bałam się, że go nie będzie, ale odebrałam, zostawiłam u dziadków, kupiłam rzeczy. No, byłam na tej herbacie, już jest 11:30, także wracam do domu dzisiaj. Muszę zmontować film i przygotować się właśnie na jutrzejszą imprezę. Jadę do Warszawy i zabieram was ze sobą, będzie ekstra. Cześć, mordko! Cześć! No, przywitaj się. No, chodź, kropek. Cześć! No, cześć. Pobudka o 4 oznacza wielki głód. Zupka, powiedzmy, taka jakby buraczana, tofu, pietruszka, słonecznik, tosty z awo. Lecę jeść. Chciałam się pochwalić, że właśnie rozpalam w kominku i poszło mi całkiem nieźle. Z małą ilością rozpałki. Trzymajcie kciuki. Cześć, kochani. Mam jeden z moich ukochanych kubków All is Bright, który kupiłam w TK Maxie jeszcze chyba w liceum. Dolałam sobie wrzątku do herbaty i postanowiłam, że do was pogadam. Zrobię taki mały wstęp. Po pierwsze, w tle leci zmywarka. Po drugie, mamy lampki. Po trzecie, ten sam strój. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja bym mogła chodzić codziennie w tym samym. Jakby naprawdę się bardzo przywiązuję do jakiegoś outfitu. I noszę, mam teraz fazę na te bluzy. Myślę, że to jest taka dobra przejściowa faza, że to nie jest jeszcze taka bardzo świąteczna bluza, tylko taka wprowadzająca właśnie klimat. Więc włosy ciotki Józefiny i dzisiaj gadamy o książkach. Zrobiłam w zeszłym roku chyba taki film książki, które przeczytałam i książki, które chcę przeczytać, albo to, przepraszam, połączyłam w jedno. W każdym razie znalazłam notatkę, w której napisałam, że w 2019 chcę przeczytać Modoterapię, Homo Deus, 21 lekcje na XXI wiek, Girls Talk, Wszechświat w Twojej dłoni, Krótką historię czasu, Kapłony i szczerzuje, Zabić drozda, Brakującą połowę dziejów, Siłę ziół, Bridget Jones, Pogoni za rozumem oraz An Illustrated History of the United States. I teraz powiem wam, jakie książki przeczytałam i zobaczymy, czy mi się udało. Mogę wam powiedzieć, że przeczytałam... Oj, dziadek do mnie dzwoni. No, cześć, dziadziuś. Kropek. No, dzień dobry. Pierze się zmywarka, sąsiad robi remont, muszę trochę poczekać i potem wam opowiem o tych książkach. Wróciłam do was, minęła jakaś dobra godzina, ponieważ byłam na górze i pakowałam dwa prezenty. Jeden dla mojej przyjaciółki, a drugi na jutrzejszą imprezę, gdzie mamy Secret Santa. Myślę, że jutro wam opowiem, co to za imprezka. Generalnie jadę do Warszawy i będzie dużo znanych twarzy. Nie wiem, na czym skończyłam i czy w ogóle zaczęłam. Książki. Postaram się to zrobić szybciutko.
bo... no nie będę robić wam recenzji każdej książki. Generalnie to nie jest w kolejności, w jakiej przeczytałam, ale to jest lista książek, które przeczytałam. Pierwsza to jest Homo Deus i od razu połączę to z 21 lekcji na XXI wiek, bo to są dwie książki Harariego. Jest to kontynuacja, można powiedzieć, Sapiensa. Sapiens jest książka, o której mówiłam milion razy. Książka o historii naszego gatunku Homo Sapiens. Książka taka antropologiczno-historyczno-społeczna. Mega dobra, naprawdę świetna, polecam. Homo Deus mówi o nowym gatunku Homo Deus. Poczekajcie, sprawdzę, jak ten kominek. Okej, pali się? Udało się. Czyli, że niby jesteśmy teraz bogami. Czyli co się stanie z naszym gatunkiem? To są trochę takie, wiecie, wróżenie, trochę takie projekcje, sztuczna inteligencja, robotyzacja i tak dalej, i tak dalej. Różne zagrożenia związane z postępem technologicznym. No moim zdaniem ta książka jest super. Ale jest ona mniej oparta na faktach, bardziej są takie spekulacje. Natomiast 21 lekcji na XXI wiek to jest ta genialna książka, która porusza różne najbardziej aktualne tematy w dzisiejszym świecie, od terroryzmu przez zmianę klimatu, demokrację, kurczę, szczerze mówiąc, to ja nie pamiętam tego aż tak dobrze, żeby wam to streścić, natomiast to jest taka książka, która jest takim, możesz porozmawiać na podstawowe tematy związane z naszym XXI wiekiem i mieć jakieś takie podstawowe przygotowanie merytoryczne, moim zdaniem. Mam kolegę, który jest nieco bardziej oczytany, jeśli chodzi o taką wiedzę, powiedzmy, polityczno-społeczno-gospodarczą. I on powiedział, że to jest dla niego trochę banalne, ale dla osoby, która chciałaby mieć taką ogólną wiedzę na temat tych różnych zjawisk, uważam, że to jest genialna, genialna książka, polecam z całego serca. Kolejna to jest książka Girls Talk, jest to książka, którą też czytałam właśnie ty co 21 lekcji, czyli na plaży w Turcji i to jest książka Karoliny Swaliny, którą polecam, pozdrawiam i polecam przy okazji. Jest to, są to rozmowy z kobietami na różne tematy, pamiętam tam od samoakceptacji przez macierzyństwo, relacje, karierę, motywację itd., itd. Bardzo fajne takie właśnie plażowe czytadło. Kolejna książka to jest 7 Habits of Highly Effective People, genialna książka, która została opublikowana chyba w 1989 roku. Do tej pory jest aktualna, jest bestsellerem, czyli 7 nawyków efektywnych ludzi. I to nie jest żadna książka typu wstała już o 6 rano, to jest książka, która tak naprawdę sprowadza się do tego, że podstawą naszych dobrych nawyków i sukcesu są ugruntowane, świadome, dobre wartości w nas, ludziach. Po prostu, czyli priorytet, że naszym priorytetem są te ważne i ważne i istotne, masłomyślane, te ważne dla nas wartości, które my sobie wybraliśmy jako te, za którymi będziemy podążać w naszym życiu. Bardzo fajne w klimacie samorozwoju, uważam. Kolejna książka to jest Potęga teraźniejszości, to jest absolutny taki mindfulnessowo, duchowy, taka podstawa, taka lektura, baza, trochę napisana tak pompatycznie. To jest Eckhart Tolle, czy tam Eckhart Tolle. Książka mówi generalnie o tym, że jedyne co mamy to jest tu i teraz. I musimy nauczyć się żyć w chwili obecnej, nie żyć przeszłością, nie żyć przyszłością. Niby taki banał, ale ta książka bardzo skłania do refleksji i uświadamia nam, że naprawdę nic innego oprócz tej sekundy nie istnieje. Więc wy ją spędzacie oglądając mojego vloga, dziękuję wam. Kolejna książka to jest Jelita wiedzą lepiej. Bardzo fajna książka, która mówi po prostu o tym, jak ważne są nasze jelita, o tym, co się w nich dzieje, jak ważne jest... Jak ważne jest dbanie o różnorodność... ja nie wiem, co on robi. Kropek, uspokój się! Przepraszam. O różnorodność... naszego mikrobiomu, czyli tej mikroflory bakteryjnej, dobrze to powiedziałam, w jelitach. Co jeść, jak o nią zadbać i jest to bardzo, bardzo fajnie wytłumaczone. Kolejna rzecz to są Kapłony i szczerzuje. Jest to książka, którą dostałam na święta od mojego dziadka rok temu. Jest to książka o
tradycyjnej kuchni polskiej, o historii jedzenia, o połączeniu jedzenia z tradycją, kulturą, religią, o różnych smakach, o tym, czym jest kuchnia polska, o tym, że tak naprawdę nie wiemy, czym jest kuchnia polska, że bardzo, o tym, jak bardzo ewoluuje kuchnia, też jak wiele składników, warzyw, potraw tracimy przez to, że jest globalizacja, jemy tak naprawdę garstkę produktów, a kiedyś jedliśmy ich znacznie więcej. Dużo fajnych ciekawostek, nie jest to łatwa lektura, dosyć specyficzny język i jeżeli kogoś interesuje jedzenie, to jest bardzo, bardzo fajna. I ta książka mnie zainspirowała do napisania artykułu do Krafta najnowszego, polecam najnowszy Kraft. Kolejna książka to jest Wszechświat w Twojej dłoni. Genialna książka, którą czytam w Edynburgu. Jest to książka ucznia Stephena Hawkinga, która nam wyjaśnia podstawy fizyki. Zarówno tutaj chodzi o fizykę kwantową, czyli tą w mikroskali, jak o fizykę astrologii, no może niekoniecznie astrologię, ale o historię Wszechświata. Dla mnie, dla osoby, która się interesuje troszeczkę takimi klimatami właśnie, wiecie, energia Wszechświat, to była super fizyka w pigułce, bo ja z fizyki nie uczyłam się w ogóle, uczyłam się na pamięć zadań, bo po prostu sobie odpuściłam na początku mojej drogi. Dalej, kolejna książka, ich jeszcze jest dużo, postaram się przyspieszyć. To jest Fruit of Knowledge, czyli to jest genialna książka komiks, którą kupiłam mojemu bratu na święta. Jest to komiks szwedzki o roli kobiecych genitaliów w historii świata, o tym, jak kobieta i nasza budowa naszych genitaliów i cała nasza natura, nasza fizjologia była po prostu piętnowana na przestrzeni tysiącleci, stuleci, podczas gdy wszystko, co męskie, było wysławiane. Genialna książka. Kolejna to jest bardzo fajna książka, już więcej chciałam powiedzieć, Coffee with Buddha. Coffee with Buddha to jest książka, którą ja kupiłam w jakimś takim totalnie przypadkowym sklepiku za funta w Szkocji, w najmniejszym mieście na świecie i to jest fikcyjny dialog z Buddą. I powstało bardzo wiele z tej serii książek z różnymi sławnymi osobami na podstawie ich cytatów. I to jest trochę taki buddyzm w pigułce, bardzo fajna książeczka. Następnie mamy Bogatego Buddę, książkę Sylwii Kocoń, o której mówiłam wiele razy, Sylwia była też moim gościem w podcaście. I jest to książka, którą bardzo, bardzo Wam polecam, szczególnie dla osób, które zaczęły się interesować duchowością, bo ona pokazuje, że nie trzeba wybrać albo drogi mnicha, który się wszystkiego wyrzeka i żyje, wiecie, w beczce, w jaskini, albo osoby hedonisty, który postanawia teraz opływać w złoto, że może być osoba, która posiada zasoby, pieniądze i status materialny, a jednocześnie jest uduchowiona, dobra i to się nie wyklucza. Dalej, najlepsza książka tego roku, już robię spoiler, bo niedługo zrobię ulubieńców roku, to jest Call Me By Your Name, najpiękniejsza książka niepopularna naukowa, bo większość moich książek, jakieś 90% są popularne naukowe. To jest jedna chyba z trzech, czy dobra, nie, trochę miałam pod koniec roku więcej powieści. To jest genialna książka, przepięknie napisana historia miłosna. Polecam też film z Timothym Chalamet, coś cudownego. No i znowu mi zgasł ten kominek. Jezus Maria! No, wierzę, że się rozpali. Nie wiem, co ja mam na głowie, słuchajcie, ale nieważne. Kontynuując, kolejna książka to jest One Thing, polecenie od Justyny Owsianej. Polecam serdecznie. Wspaniała książka, też rozwój osobisty, produktywność, o tym, że należy się skupić na jednej rzeczy na raz. I tam rozwiewane jest wiele takich mitów pod tytułem pali się? Ale super! Ej, musicie to zobaczyć, zobaczcie. Czad. No i tam jest wiele mitów rozwiewanych, że nie ma czegoś takiego jak work-life balance, że nie ma czegoś takiego jak silna wola i że przede wszystkim ważne są właśnie nasze wartości, tak jak w tej książce Seven Habits. Nasze wartości, potem priorytetyzacja i zajmowanie się tymi rzeczami najważniejszymi w pierwszej kolejności. Także polecam serdecznie. Kolejna książka to jest Ludzie, czyli historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. Całkiem fajna, w sensie dużo fajnych ciekawostek, ale napisana średnio, więc nie polecałabym tej książki, ją czytałam po polsku w ogóle, bo to dziadek mi pożyczył, bo tam od kogoś miał. Także to jest książka, która opowiada fajne historie, ale napisana jest dla mnie troszeczkę tak prymitywnie. Kolejna książka to jest druga część książki właśnie Karoliny Cwalina, o której mówiłam wcześniej, czyli Wszystko zaczyna się w głowie, bardzo fajna, motywacyjna książka, dużo ciekawych narzędzi coachingowych.
Następnie mamy trening w rytmie slow, książkę, którą też dostałam od wydawnictwa Sensus chyba, czyli też taki motywacyjny w sumie poradnik o ćwiczeniach. Takie miłe czytadło w wolnej chwili. Następnie wspaniała książka, to jest książka Perełka i to jest krótka powieść, która dostała Nobla w 2014 roku. To jest dosłownie wycinek z życia młodej kobiety mieszkającej w Paryżu, która miała bardzo, bardzo toksyczną matkę i wraca wspomnieniami do, jakby trochę goni ją ta przeszłość, kiedy mieszka w Paryżu i różne miejsca przypominają jej o matce. Przepięknie napisana, po prostu jest to przepięknie napisana książka. Polecam. Następnie czytałam trzy książki Murakamiego, boże, dwie książki Murakamiego, Słuchaj pieśni wiatru oraz Flipper roku 1973. Murakami to jest jeden z najsłynniejszych, chyba najsłynniejszy japoński pisarz i bardzo chciałam przeczytać coś jego. Musimy się przejść, moi drodzy, bo tutaj płonie dom, więc taki bardzo nieśmieszny żart, ale musiałam zamknąć to wszystko. Bardzo chciałam przeczytać Murakamiego, bardzo fajnie się czyta, mega specyficzny język. Mnie się bardzo podobało, to jest książka, której się nie da opowiedzieć, ani jedna, ani druga. To nie jest jakiś tam chłopak, który jest główną postacią, ale to chodzi o cytaty i o klimat samej książki. Jeżeli słuchaliście czytaliście Murakamiego, to wiecie, z czym to się je. Natomiast mnie się to bardzo podobało i bardzo szybko mi się to czytało. Fajnie to ma, fajną ma atmosferę. I słuchajcie, ja tak szybko chciałam to omówić, bo rzeczywiście gadam już strasznie długo. Natomiast ostatnia książka, którą przeczytałam, to jest książka właśnie Justyny Owsiadnej, którą skończyłam czytać, czyli po prostu podstawy dietetyki w pigułce, podstawy motywacji, podstawy odpowiedniego podejścia do zmiany swojej sylwetki i stylu życia. Justyna ma podejście bardzo praktyczne, pragmatyczne pod tytułem musisz zmienić swoje nawyki na stałe, inaczej nie będziesz miał rezultatów i tam to wszystko jest pięknie wyjaśnione, pięknie opisane, gratuluję Ci Justyna z całego serca. No, także tych książek, słuchajcie, było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Przeczytałam 20 książek na ten moment, ale jestem w trakcie czytania Alchemika oraz Historii USA i myślę, że dokończę je do końca roku. I zaczęłam czytać książkę o ziołach, więc możliwe, że skończę też książkę o ziołach, także wtedy dojdę, może myślę, że do końca roku na pewno dojdę do 23, bo Siła ziół to jest po prostu książka o zielarstwie i chciałam wiedzieć więcej o ziołach. Historia USA, wiadomo, też chciałam się czegoś dowiedzieć i mi to ewidentnie nie wyszło w Stanach, bo byłam zbyt rozproszona. No i Alchemik to jest przepiękna książka, którą polecam mi Icon. No, kochani, koniec tego, bo to jest chyba najdłuższy vlogmas na świecie. Dajcie znać, jakie przeczytaliście książki, a jeżeli nie chcecie rozpisywać wszystkich, to napiszcie mi ile. Bo u mnie jest między 20 a 23. Ale obstawiam, że 23, bo w święta jest dużo wolnego czasu. Mam rację, czy mam rację? No. Dzisiaj w planie, słuchajcie, obiad rodzinny, znaczy po prostu obiad, który Wam pokażę. Wczorajszy trochę ulepszony. I zumba. I tyle. Przyznam, że jestem z siebie całkiem dumna. Także mam jeden prezent niespodziankowy i trzy prezenty dla koleżanek. A teraz lecę robić obiad. Update życiowy. Pies je. Zmywarka wyjęta. Obiektyw rozwalony. Troszeczkę bałagan, bo szykuję obiad. I pokażę Wam jeszcze kominek, bo jestem z niego dumna. Pali się! Miałam ochotę powiedzieć why I'm cooking so good, ale sobie przypomniałam, że to nie ja cookingowałam. W dużym skrócie, po obiedzie poszłam spać i mama mnie obudziła na zumbę po prostu jak z zimowego snu, więc ledwo żywa tam poszłam, ale było bardzo, bardzo fajnie i na koniec już chciałam się z Wami teraz pożegnać, ale wyobraźcie sobie, że pokazuję mój nadgarstek, bo pokazywałam Wam, że zamówiłam sobie bransoletki z plenera. W ogóle bez powodu, było Black Friday, spodobały mi się dwie, pod wpływem impulsu zamówiłam je, byłam oczywiście z nich mega zadowolona, ale to nie jest tak, że ich potrzebowałam. Ale z jakiegoś powodu chciałam je kupić, a ja wierzę w znaki. I dzisiaj pod prysznicem
pękła mi moja bransoletka z kryształem górskim, którą miałam już od lat, która była ze mną wszędzie, w różnych, kąpała się ze mną pod prysznicem i w słonej wodzie i po prostu się przetarła. I myślę, że właśnie tak miało być, bo teraz czas założyć nową bransoletkę. Także pokażę Wam jeszcze może przed snem tą, którą sobie wybiorę. A ja się kładę, bo 3 godziny snu mnie zabiły. No więc wybrałam sobie minerałkę Atlantów z cytrynem i innymi kamieniami, aż straciłam ostrość z wrażenia. Podlinkuję ją Wam w opisie, ale jest po prostu przepiękna i też pasuje mi do tej bransoletki rose goldowej. I słuchajcie, ten kolor niebieski chodzi za mną ostatnio i duże rzeczy zostały mi podarowanych właśnie w tym kolorze. Także coś w tym musi być. Zobaczcie, tutaj kolega Kropuś śpi. Ja jeszcze sobie może poczytam. Mam tutaj książkę o ziołach i lecę. Dzięki za oglądanie.